Dwie oferty wpłynęły na drugi przetarg na dokończenie budowy Radomskiego Centrum Sportu przy ulicy Struga. Mazowiecki Szpital Specjalistyczny na Józefowie wybuduje nowy szpitalny oddział ratunkowy. To były dwa dni z twórczością Witolda Gombrowicza. Muzeum Artysty we Wsoli rozpoczęło cykl imprez związanych z 50. rocznicą śmierci pisarza. Dariuszu, witam Państwa w poniedziałek 22 lipca. Zapraszam na informacje telewizji Ideami. Dwie oferty wpłynęły na drugi przetarg na dokończenie budowy Radomskiego Centrum Sportu przy ulicy Struga. To dobra wiadomość. Niestety obie są znacząco wyższe od kwoty, którą dysponuje Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji na dokończenie budowy RCS-u. Pierwszy przetarg na dokończenie budowy Radomskiego Centrum Sportu został anulowany, bo nie wpłynęła na niego ani jedna oferta. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ogłosił drugi przetarg i otrzymał dwie oferty. Jedna firma to jest znajoma firma Betonox Construction, która robi kamienice do skórów, a druga firma jest to konsorcjum dwóch firm, konsorcjum Erecta Budownictwo i Interiors. Konsorcjum Erecta Budownictwo Specjalistyczne i Interiors oczekuje ponad 67,5 miliona złotych i daje 5-letnią gwarancję. Natomiast Betonox Construction chce ponad 82 miliony złotych i daje gwarancję na 3 lata. No teraz mamy około 60 dni do sprawdzenia, do przejrzenia wszystkich dokumentów. Oczywiście będziemy starali się to zrobić wcześniej i będziemy chcieli podpisać jak najszybciej umowę. Mosir jako inwestor budowy Radomskiego Centrum Sportu na dokończenie inwestycji ma nieco ponad 37 milionów złotych. Gołym okiem widać więc, że trzeba będzie dołożyć i to sporo do dokończenia budowy RCS-u. Wykonawca wyłoniony w przetargu będzie miał 12 miesięcy od momentu podpisania umowy na dokończenie budowy RCS-u oraz układu komunikacyjnego potrzebnego do obsługi centrum. Według spółki Mosir hala sportowo-widowiskowa jest ukończona w 85%, a stadion piłkarski w ponad 50%. Mazowiecki Szpital Specjalistyczny na Józefowie wybuduje nowy szpitalny oddział ratunkowy. Jest już gotowa wizualizacja. Potrzebne są natomiast pieniądze na wykonanie dokumentacji technicznej. Pomieszczenia obecnie funkcjonującego SOR-u zostałyby zaadoptowane na nowe poradnie i centrum udarowe. Mazowiecki Szpital Specjalistyczny na Józefowie chce wybudować nowy szpitalny oddział ratunkowy. Szacunki pokazały, że to lepsze rozwiązanie dla pacjentów niż przebudowa i remont obecnego SOR-u. Jest już gotowa koncepcja wizualna nowego, parterowego obiektu, który spełniałby aktualne wymogi. Mamy tutaj w tym naszym opracowaniu dwie koncepcje, bo to jedna koncepcja to była kwestia remontu i dostosowania pomieszczeń, które mamy, a druga koncepcja budynku nowego. I ponieważ te koncepcje cenowo są bardzo zbliżone, doszliśmy do wniosku, że łatwiej i lepiej będzie dla nas nie dostosowywać tego budynku, który mamy, tylko wybudować nowy. Obecny SOR znajduje się na pierwszym piętrze, a standardy wskazują, by oddziały ratunkowe znajdowały się na poziomie zerowym, co jest ogromnym ułatwieniem dla osób, które mają kłopoty z poruszaniem się. W przestrzeni nowego obiektu znalazłyby się wszystkie sale zabiegowe i aparatura do zbadania pacjenta w jednym miejscu. Powierzchnia użytkowa zajęłaby około 2000 metrów, a całkowita 3,5. Ortopedia, czy pediatria, czy interna, czy kardiologia, no cała masa. Zazwyczaj to jest w granicach 8 lekarzy na SOR-ze non-stop i każdy z nich jest innej specjalności. Szpital na Józefowie planuje, że po wybudowaniu nowego SOR-u pomieszczenia dawnego zostałyby zaadaptowane na nowe poradnie i centrum udarowe, w którym znalazłoby się miejsce m.in. na trzeci w szpitalu angiograf. Ten budynek był wybudowany za podjazdem i tylko łącznik byłby przedłużony. Koncepcję wizualną nowego SOR-u wykonała warszawska firma Philips Polska. Teraz szpital czeka na fundusze z Urzędu Marszałkowskiego na wykonanie dokumentacji technicznej. Jej koszt to około 800 tysięcy złotych. Rocznie SOR na Józefowie przyjmuje około 100 tysięcy pacjentów.
To były dwa dni z twórczością Witolda Gombrowicza. Muzeum Artysty we Wsoli rozpoczęło cykl imprez związanych z 50. rocznicą śmierci pisarza. Cykl zainaugurował Kosmos Gombrowicza, nawiązujący do powieści pisarza Kosmos i 50. rocznicy lądowania pierwszego człowieka na Księżycu. Hitem dwudniowej imprezy był monodram Andrzeja Seweryna, który aktor przygotował na podstawie dziennika Gombrowicza. Mówisz do siebie tak, żeby inni słyszeli? Spektakl powstał już w latach 90. Niezmiennie fascynuje kolejne pokolenia wielbicieli sztuki. Andrzej Seweryn zaprezentuje monodram także w wersji francuskiej w Vans, gdzie zmarł pisarz. Oklaski rosnące, sobą piętrzące się na sobie, podniecające, wywołujące siebie i już nikt nie mógł nie klaskać, gdyż wszyscy klaskali. We Wsoli sala mogła pomieścić tylko niewielką część chętnych do obejrzenia spektaklu. Takich problemów nie było podczas koncertu grupy Lao Che, bo odbył się on w Muzealnym Parku. Grupa początkowo mająca raczej undergroundowy charakter, dziś posiada już tysiące zwolenników nie tylko w Polsce. I widać to było podczas koncertu we Wsoli. Bardziej kameralny charakter miały wydarzenia artystyczne pierwszego dnia Kosmosu. Muzeum przygotowało wystawę fotografii autorstwa Cedrica Fiorettiego zatytułowaną Vans – Zobaczyć ciszę. Wystąpił też Dominik Bukowski, Kwartet, który zaprezentował projekt Transatlantyk. Tytuł pierwszej z zaplanowanych przez Muzeum we Wsoli imprez nawiązuje do ostatniej powieści Witolda Gombrowicza. To właśnie Kosmos, uważany za jedną z najlepszych pozycji w dorobku pisarza. Z kolei 20 lipca przypadała 50. rocznica pierwszego lądowania człowieka na Księżycu. Było to kilka dni przed śmiercią artysty. Zresztą Witold Gombrowicz pasjonował się tematyką kosmosu i oglądał transmisję z lądowania na Księżycu. Podczas minionego weekendu członkowie znanego szydłowieckiego zespołu rockowego Azyl P i przyjaciele spotkali się po raz kolejny na zamku w Szydłowcu, by razem zagrać ku pamięci tragicznie zmarłego w 2007 roku wokalisty Azylu P, Andrzeja Siewierskiego. Koncert ku pamięci Andrzeja Siewierskiego rozpoczęła Anna Brachaczek i grupa Siku. Szydłowieckiego zespołu Azyl P porównywano w latach 80. ubiegłego wieku do brzmienia słynnej brytyjskiej formacji rockowej Slade. Azyl P, zanim dorobił się w 1985 roku pierwszego long playa Live, dał się poznać polskim wielbicielom rocka m.in. utworami Chyba umieram, Twoje życie i przede wszystkim Mała Megi. Po dziś dzień ten ostatni pozostaje największym hitem grupy. Kompozytorem muzyki i autorem tekstów do tych singli był tragicznie zmarły w 2007 roku Andrzej Siewierski. Od 2008 roku pozostali członkowie Azyl P organizują na Szydłowieckim Zamku festiwal Rok na Zamku, poświęcony pamięci Andrzeja Siewierskiego. W tym roku odbył się jednak koncert. Trzeba więcej zaangażowania, jakby środków ze strony w ogóle tak samo gminy, starostwa i ogólnie, nie? Bo po prostu sobie inaczej no nie da się poradzić po prostu, nie? Musi być... No taki jest po prostu realny. Na scenie obok Azylu P i Janny Brachaczyk oraz grupy Siku podczas koncertu na Zamku w Szydłowcu wystąpili także Maciej Silski i Juan Carlos Cano. Za nami trzecie spotkanie z cyklu Fosa pełna kultury do 6 razy sztuka. Na półmetku cyklu Miejski Ośrodek Kultury Amfiteatr zaproponował uczestnikom Fosy spotkanie z nowymi mediami i technologiami. Miniony weekend to trzecie już spotkanie z Fosą pełną kultury do 6 razy sztuka. Tym razem była to wirtualna Fosa, czyli weekend nowych mediów. Wszyscy chętni mogli na przykład wziąć udział w warsztatach naukowych i warsztatach z robotyki. Myślę, że najciekawsze było eksperymenty z ogniem, czyli to takie powiedzmy najbardziej niebezpieczne, gdzie ja podpalałem dłoń, a moja instruktorka gasiła mnie. No było małe opóźnienie, więc zacząłem pachnieć jak pieczony kurczak w pewnym momencie. Ale no, dzieciom się na pewno to podobało. Zabawa zabawą, jednak jak się okazało, najmłodsi wiedzą o wiele więcej niż nam się wydaje. Tutaj jak właśnie powiedziałem o dwutlenku węgla, to niektóre dzieci już na przykład wiedziały, że dwutlenek węgla stosujemy na przykład w gaśnicach, tak? Czyli wiedziały, że służy do gaszenia ognia, a nie jest to gaz, który się zapala.
więc tu było miłe zaskoczenie akurat. Eksperymenty, czyli walki robotów, to nie jedyne atrakcje, jakie czekały w weekend na uczestników Fosy Pełnej Kultury. Amfiteatr wraz z pracownią nowych mediów przygotował kilka niespodzianek. W sobotę był to pokaz multimedialny z tego, co już udało nam się w pracowni zrobić, jakie filmy właśnie powstały i reportaże powstały w pracowni. Natomiast w niedzielę przygotowaliśmy dla wszystkich warsztaty dziennikarskie, a także prezenterskie. Ci młodsi, ci starsi mogli spróbować swoich sił w wirtualnym studio lub po prostu zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie na green screenie. A w ostatni weekend lipca kolejne spotkanie z Fosą Pełną Kultury. To wszystko w informacjach telewizji Dami. Zapraszam jeszcze na sport i pogodę. Ja już dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.